Polska wieś rozwija się bardzo szybko, wciąż jednak w wielu regionach nie ma miejsca, gdzie najmłodsi mogliby spędzać czas czy rozwijać swoje talenty. Stąd pomysł na program Promyk Dnia. W obszarach wiejskich dzieci nie mają zbyt wiele do robienia i zostawienie ich samemu sobie jest złą propozycją. W związku z tym, że tak pozostawione dzieci samemu sobie nie mają takich samych szans jak dzieci w mieście, padliśmy na pomysł, żeby zaoferować im możliwość wspólnego spędzenia czasu pod opieką instruktora w ramach programu, który jest bardzo starannie przygotowany. W pierwszym roku trwania programu utworzono 21 świetlic i objęto stałą opieką ponad 3000 dzieci tygodniowo. Na początku 2010 roku świetlic było już 44. Teraz tygodniową opieką objętych jest już ponad 5000 dzieci. Świetlice nigdy by nie powstały, gdyby nie współpraca wielu osób. Warunkiem powodzenia takiego projektu jest zawsze współpraca kilku stron. To jest na pewno samorząd terytorialny, gmina, to jest organizacja pozarządowa, która prowadzi taki projekt i to jest wsparcie na przykład przez biznes, który lokalnie potrafi metodą darczyństwa wesprzeć społeczność lokalną. Doskonałym przykładem współpracy jest świetlica w Rudce na Podlasiu. Samym ciężko nam by było to zorganizować, więc dla dzieci jest to takie zajęcie popołudniowe. Oprócz tego ferie, wakacje, różne gry, zabawy, wycieczki, wyjazdy też za granicę, bo w ciągu 2 lat istnienia tej świetlicy udało się oprócz wyjazdów w Polskę wyjechać 2 razy do Włoch. Także część z naszych dzieci uczestniczyła w tych wycieczkach, pielgrzymkach, bo to również można tak nazwać odwiedzenie miejsc świętych. Mogę powiedzieć, że pan wójt spełnia wszystkie moje kaprysy, ponieważ dzieci proszą, proszę pani, pojedziemy na lodowisko, proszę pani, pojedziemy do teatru. Ja idę do pana wójta, czy dzwonię, pan wójt mówi, proszę bardzo, dajemy autokar, jedziemy. I to jest prawie za każdym razem wyjazd bezpłatny, jeżeli chodzi o autokar, no ewentualnie za jakąś tam przysłowiową złotówkę. Dzieci cieszą się, że mają swoje miejsce, gdzie mogą się spotkać. Mi się najbardziej podoba tutaj to, że cały czas tu coś się dzieje i zawsze, kiedy ma się chwilę wolnego czasu i chęci, to można przyjść i nigdy nie będzie można się nudzić. Jak ze szkoły mieliśmy wyjazdy, to, no, to byłam tylko raz w kinie, a później 3 lub 4 razy już ze świetlicy, czyli jednak no, świetlica dużo umożliwia. Oprócz wielu osób zaangażowanych w projekt, nieoceniona jest pomoc wolontariuszy. Często również młodzież, która brała udział w projekcie, angażuje się w wolontariat. Rób to, co możesz, tam gdzie jesteś. Z tego, co masz i o resztę się nie martw. To hasło przyświeca idei Promyka Dnia. Dzięki wielu ludziom dzieci na wsiach mają większe szanse na lepszą przyszłość.